drodzy Państwo, na portalu videotesty.pl. Zapraszam Was dzisiaj do poradnika. Dzisiaj będziemy instalowali chłodzenie również wodno Zalmana, model LQ315. Jest to bardzo podobne chłodzenie do tego, które niedawno widzieliśmy, Anteka Kühler H2O 920. Bardzo podobny sposób montażu, niemalże identyczny. Początkowo miałem wrażenie déjà vu, jak już bym to widział, jak już bym to robił. Natomiast jako, że jest to inne chłodzenie, to myślę, że jest to dobry właśnie moment, żeby pokazać jego instalację. Główne różnice tak naprawdę nie są konstrukcyjne, ale przede wszystkim w okablowaniu, ponieważ mamy tutaj niezależnie podłączany wentylator oraz niezależnie podłączaną pompkę. Tutaj to są te drobne szczegóły, ale dosyć mówienia, przejdźmy od razu do instalacji. Pierwszym krokiem jest oczywiście przygotowanie płyty głównej do instalacji. Podobnie jak w tamtym przypadku będę instalował to chłodzenie bez wyjmowania płyty z obudowy. Jest to o wiele wygodniejsze i szybsze. Pierwszym elementem to jest zdjęcie oczywiście oryginalnego chłodzenia, które tutaj było, tudzież innego zamiennika. Zdjęcie backplate'u, który był, a także wyczyszczenie procesora z pasty termoprzewodzącej. My oczywiście go przetrzemy ponownie przed samą instalacją, żeby go odtłuścić dalej. Musimy mieć uszykowany komplet akcesoriów potrzebnych do instalacji chłodzenia. Oczywiście poza samym chłodzeniem to jest wentylator, to jest komplet do instalacji backplate'u oraz ringu, czy tutaj kosza do przytrzymania bloku wodnego. Dalej komplet wszystkich ringów plus backplate na daną podstawkę. W tym przypadku jest to soket AMD AM3+. Komplet śrub do danego chłodzenia oraz komplet śrub do instalacji wentylatora. No oczywiście, jeżeli tego nie robiliście wcześniej, nie wiecie jak to zrobić, no to niezbędna będzie tutaj instrukcja obsługi. No i zaczynamy od przygotowania backplate'u. Podobnie jak w innych konstrukcjach tego typu, tutaj zaczniemy sobie od nałożenia, od przyklejenia takiej taśmy dwustronnej, samoprzylepnej, która nam przytrzyma backplate do płyty głównej. Jedna z powierzchni, zobaczcie, jest chropowata, natomiast druga jest gładka i to właśnie na tą gładką powierzchnię przyklejamy tą taśmę dwustronną. Na razie nie odklejam drugiej, ponieważ tą drugą odklejamy na samym końcu już przed przyklejeniem samego backplate'u, ponieważ to jeszcze nie jest koniec jego przygotowania. Starajcie się to przykleić w miarę równo, ta pasta nie zrobi krzywdy naszej płycie górnej. Natomiast teraz szykujemy sobie elementy metalowe, do których będzie później przykręcony cały kosz. To są właśnie, o, tu mi nawet jeden został, takie metalowe, nieduże czpienie. Widzę, że tutaj ostrości troszeczkę aparat nie mógł złapać. I pamiętajcie, instalując je, taka sama zasada jak w przypadku chłodzenia Anteka, czyli musimy je odpowiednio zorientować, tak żeby całość całkowicie się schowała i była płaska, jak w tym przypadku, ponieważ jeżeli zrobimy to w zły sposób, czyli na przykład tak jak teraz, całość nam się nie schowa, no i odpowiednio chłodzenie będzie źle też zainstalowane. Także należy to wtedy poprawić i tak obrócić, żeby schowało się całe na płasko. I tak z wszystkimi czterema elementami. W tym momencie będzie już praktycznie backplate przygotowany do przyklejenia, więc wystarczy później oderwać drugi z elementów zabezpieczających tą taśmę dwustronną i przykleić backplate z tyłu do płyty głównej. Ja już tutaj właśnie kończę instalację tych elementów. To są jedyne elementy do samego backplate'u. Pamiętajcie, żeby dobrać odpowiedni backplate do Waszej płyty głównej. Teraz odklejamy taśmę i przyklejamy całość do płyty głównej. Ja już tutaj uszykuję tak, żeby było to widoczne. I w odpowiedni sposób można to przykleić. Widzimy, backplate już się trzyma, więc my teraz przygotujemy sobie kolejny element, a kolejnym elementem będzie przygotowanie, ja to troszeczkę tutaj przesunę, naszego już bloku wodnego. Musimy zdjąć sobie osłonkę. Starą pastę ja będę tutaj usuwał, właściwie starą, tą, która jest oryginalnie zainstalowana, ponieważ będę korzystał z pasty, której cały czas korzystaliśmy do tej pory. I teraz tak, najpierw przygotuję sobie element, który kosz przytrzyma. Tutaj będę potrzebował po dwa elementy. To będzie ten jeden element plastikowy i plus drugi, który w niego wchodzi. Razem będzie to wyglądało w ten sposób. I pamiętajcie teraz o dobraniu jeszcze odpowiednio to do soketu. Jeden element wchodzi od dołu, natomiast drugim elementem zaczepiamy sobie za nóżki, tak żeby jedno się szczepiło z drugim. Tylko pamiętajcie, żeby otwór wyszedł Wam tutaj równo przy środku. Ja to zrobiłem źle, czyli muszę całość odwrócić i jeszcze raz zaczepić. O, tak jak teraz. Teraz, zobaczcie, po odwróceniu otwór, no złap troszkę ostrość, może odsunę, przechodzi na drugą stronę i teraz muszę skorzystać z odpowiednich śrub. W przypadku procesorów AMD to są troszeczkę dłuższe z drobniejszym gwintem i całość po prostu przetykam, aż usłyszę taki klik. W tym momencie ten jest zabezpieczony i nie ma problemu, żeby coś tutaj wypadło. I tak z każdą z czterech nóżek, pamiętając o odpowiednim ustawieniu tych plastików. Kiedy mam wszystko spasowane, mogę sobie kolejną śrubkę włożyć do środka. Przepycham, jest zabezpieczone, jest ok i lecimy sobie następne dwie. Najpierw plastik, odpowiednio go zorientować, tak żeby pasował do soketu. Dalej plastik, który przytrzymuje całość już przy tym ringu. Kiedy mam dobrze wszystko spasowane, metalowa śrubka, no i zostaje nam ostatni element. I będziemy całość mogli sobie założyć tutaj na chłodzenie. Zobaczcie, że nie trwa to długo. O, tutaj źle obróciłem. Na szczęście to można bez problemu zdjąć i poprawić. I to mam praktycznie gotowe. Ja teraz sobie biorę ręcznik papierowy oraz alkohol po to, aby zetrzeć pastę termoprzewodzącą, która jest oryginalnie nałożona na tym chłodzeniu, ponieważ inaczej pomiar, wyniki byłyby nie do końca wiarygodne, ponieważ użycie innej pasty termoprzewodzącej może zmienić wynik, temperaturę procesora nawet o kilka stopni w takich skrajnych przypadkach. Także mam ręcznik z alkoholem i delikatnie usuwam tą pastę termoprzewodzącą, która tutaj była założona przez producenta. Jak wiecie, to jest chłodzenie Zalmana, także tutaj prawdopodobnie pasta termoprzewodząca nałożona przez producenta nie była wcale najgorsza, jednak tutaj chodzi właśnie o wiarygodność pomiarów. I kiedy całość mamy czyste, jeszcze mogę sobie to doczyścić, żeby było idealne. Ja to jeszcze raz też będę przecierał, tak samo jak procesor przed końcem instalacji. Tak więc tutaj teraz to na bok i zobaczcie, orientuję sobie tak sam blok wodny, jak bym chciał, żeby on był założony. Następnie przekładam przez sterowki kosz, obracam i zahaczam go o te elementy tutaj, w których on będzie siedział. Ok, kiedy jest włożony, biorę sobie drugi ring plastikowy z takimi wypustkami i zabezpieczam całość, wkładając tak, żeby tutaj już nic mi nie wypadło. Jak usłyszymy charakterystyczny trzask, zobaczcie, że cały element przytrzymujący blok wodny już jest gotowy. W tym momencie możemy zacząć instalację chłodzenia już w obudowie. Dobrze, więc teraz instalujemy sobie chłodnicę, ponieważ jest to element cięższy i blok wodny sam może być, że tak powiem, w powietrzu przez tą chwilę, przez czas instalacji. I teraz tak, mamy tutaj jeden wentylator, który będzie instalowany z tej strony za chłodnicą, więc na początku sobie zorientuję samą chłodnicę i to, jak będę chciał, żeby całość była założona. O wiele bardziej estetycznym jest założenie chłodnicy w ten sposób. Żeby mi się tutaj, jeżeli jest taka możliwość, natomiast ja z uwagi na wygodę przede wszystkim będę tę chłodnicę instalował troszeczkę inaczej. O, ona może być tak, albo tak, ponieważ tak pasują tutaj otwory, albo wężami do góry. W ten sposób. I w sumie ja wybiorę ten wężami do góry, nawet napis będzie tutaj od chłodnicy lepiej widoczny. I samą chłodnicę przykręcamy takimi śrubkami dołączonymi do zestawu tutaj od tej strony. Tak więc trzeba zorientować otwory. Pamiętajcie, że to są odpowiadające 120. zachwycić. No, chwytaj. Ok. Warto zachwycić przynajmniej na dwie śrubki. To są te krótsze, tak? Żeby nam chłodzenie tutaj nie spadło. Ok. Trzyma. Trzyma. To jeszcze sobie od razu trzecią zachwycę gdzieś na dole. Jedna mi tutaj ucieka właśnie. Okay. I tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście zaraz to zostanie dokręcone. Natomiast teraz mogę przykręcić wentylator. I teraz tak, w zestawie mamy 4 dłuższe śrubki. Te będą nam potrzebne, gdybyśmy chcieli instalować drugi wentylator od tej strony, bo wtedy bez problemu sięgniemy do samego chłodzenia. Natomiast są 4 takie troszeczkę dłuższe śrubki. One nam służą do przykręcenia właśnie tego wentylatora, ponieważ to są śrubki wystarczające tutaj do przykręcenia go od tej strony wewnętrznej, ponieważ zobaczcie na konstrukcję wentylatora, że on ma tylko 4 narożniki, w których możemy przykręcić. Tak więc tymi dłuższymi śrubkami teraz możemy sobie zachwycić wentylator i tutaj przyda nam się chociażby wkrętak, którym załapiemy pewnie po prostu tą śrubkę. O! I tu właśnie jedna chciała uciec, ale jej nie pozwolimy. Nie ma większego znaczenia, gdzie będzie to zachwycone. Ok. Teraz nie ruszamy. Dobrze. Nie dokręcajcie tego sobie na razie do końca, ponieważ warto zrobić to na krzyż. I teraz druga od góry. Jest? Nie jest. No to trzeba tak przesunąć, żeby tutaj nam ładnie zaskoczyło. Ok, i teraz całość jest już na tyle przykręcona. Mogę sobie bez problemu dokręcić najpierw chłodnicę. Pamiętajcie, że ja jeszcze na wszystkie śrubki jej nie przykręciłem, tej chłodnicy. Także warto ją sobie dokręcić tak, jak to powinno być zrobione, żeby też drganie nie były przenoszone. Ok. I teraz dokręcamy wentylator. Jeszcze muszę sobie od tamtej strony całość dokręcić, także tutaj troszeczkę przesuniemy to może bliżej i spróbujmy się tutaj dobrać. Ja do Was zaraz wracam, tylko przykręcę całość chłodzenia. Wentylator i chłodnica są już przykręcone, więc teraz warto zatroszczyć się od razu o podpięcie tutaj zasilania. Kabel sobie tutaj po części od razu mogę upchnąć go do góry pod węże, ponieważ on taki długi nie jest potrzebny. To jest podpięcie 4-pinowe, standardowe do podpięcia kulera od procesora. Także wpinamy to po prostu w odpowiednie gniazdo na naszej płycie głównej. Nie, tutaj ten przewód jednak lepiej będzie go włożyć jeszcze tutaj inaczej troszeczkę. W ten sposób, żeby nam nie przeszkadzał i wyglądało to w miarę estetycznie. I teraz tak, wspomniałem, że jeszcze przed instalacją ostateczną bloku wodnego przetrę dodatkowo, żeby już odtuścić i doczyścić do końca zarówno powierzchnię procesora, jak i powierzchnię bloku wodnego. I tak też teraz zrobię, czyli niewielka ilość alkoholu izopropylowego, naprawdę niewielka, nie ma sensu tego dawać za dużo. I przecieram sobie najpierw powierzchnię procesora. Ona w ten sposób będzie już idealnie przygotowana na instalację. A następnie powierzchnię bloku wodnego. Teraz mogę nałożyć pastę termoprzewodzącą na sam procesor. Tak niewielka ilość pasty termoprzewodzącej w zupełności wystarczy. Teraz jedyne co mi zostaje, no to przykręcenie oczywiście samego bloku wodnego, a następnie podpięcie go do jakiegoś wolnego gniazda zasilającego Delikatnie najpierw sobie chwytam. Po skosie najlepiej. Wszystkie 4 nóżki. I teraz dokręcamy całość. Dokręcajcie również po skosie, ponieważ tylko takie dokręcenie zapewni nam dobre rozprowadzenie pasty termoprzewodzącej. Ja przy okazji chciałem zwrócić Waszą uwagę na fakt, iż zobaczcie, że ułożenie chłodnicy jest tutaj inne i węży nie idą albo z jednej, albo z drugiej strony, tylko albo od góry, albo na dół, dzięki czemu wygląda to moim zdaniem troszeczkę lepiej niż w przypadku tego chłodzenia Anteka. Natomiast chłodnica sama jest mniejsza i mamy domyślnie, fabrycznie tylko jeden wentylator. Zobaczcie, że dokręcam to stopniowo po przekątnej. W ten sposób pasta termoprzewodząca się nam rozprowadzi prawidłowo. Mamy tutaj system beznarzędziowy, tak więc nie trzeba używać żadnego wkrętaka. I dokręcam to tylko do pewnego momentu, do którego poczujemy opór. Nie dokręcajcie tego na siłę do końca jakoś, nie wiem, przez siłę. Yes. I w tym momencie całość jest prawidłowo założona, to już dalej nie pójdzie. A my podłączamy sobie pompę do wolnego 3-pinowego złącza na naszej płycie głównej. No i oczywiście trzeba się też zatroszczyć o jakieś eleganckie ułożenie tego kabla. Na szczęście ten kabel tutaj nie jest za długi, więc można go wepchnąć byle gdzie. I tak prezentuje się w tym momencie całość. Drodzy Państwo, chłodzenie Zalmana LQ315, jak widzimy, jest założone, instalacja jest prosta, a cały system został tak dobrany, że też wygląda bardzo przyzwoicie. Pamiętajmy, że blok wodny podświetlany jest na niebiesko, mamy tutaj tylko jeden fabrycznie dodany wentylator z podpięciem 4-pinowym, a 3-pinowe podpięcie jest do pompy wodnej. Całość teraz zaczynamy testować. W tym filmie to jest na tyle, dziękuję Wam za uwagę. W razie pytań piszcie oczywiście w komentarzach, na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.